No jak on by tam nie pojechał, to by te zwłoki tam leżały i nie miałby ich kto pokropić wodą święconą. Nie ma nic do powiedzenia ludziom, którzy byli gwałceni przez podlegającego mu księdza. Ordynarnie, ohydnie go ukrywali. Jest to sprawa jedna, jedna z najbrutalniejszych e, spraw e, seryjnego gwałciciela dzieci. Z du, 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 dużej części tych biskupów, z którymi rozmawiałem, no, no, no nie są to orły intelektu. Strach na poziomie strukturalnym w olbrzymim stopniu wciąż rządzi Kościołem w Polsce. To jest podcast Rachunek Sumienia, prowadzony przez Magdalenę Rigamonti i Tomasza Sekielskiego. Ja myślałam, że dzwonami zaczniesz jakimiś. Dzień dobry, Magdalena Rigamonti, Tomasz Sekielski, Tomasz Sekielski, redaktor naczelni Newsweeka, ja jestem dziennikarką Onetu i razem prowadzimy podcast Rachunek Sumienia. Dzień dobry. Dzisiaj duża rzecz przed nami. Ci, którzy widzą nas, wideo, potężne dzieło. Robi wrażenie. Znaczy, I to, to nie jest dmuchany papier, bo czasami drukuje się książki, tak, żeby tam wyglądały grubiej na takim dmuchanym papierze. A to uczciwa praca. Uczciwa praca Ignacego Dutkiewicza. Lata pracy tak naprawdę, lata pracy, lata rozmów, lata badań. Chciałam powiedzieć research, ale dałam tylko powiedzmy wspomnę. tytuł Pastwisko, bo ci, którzy nas nie oglądają, tylko słuchają, to nie wiedzą, co pokazywaliśmy. Książki. No właśnie, tytuł książki Pastwisko, jak przeszłość, strach i bezwład rządzą polskim kościołem. Gdzieś powinien być jeszcze pod tytuł Ignacy. Tu się już zwracam do naszego gościa Ignacego Dudkiewicza. Kto rządzi polskim kościołem? Bo ta fraza też... Często się pojawia w Twojej książce. Ja bym od tego zaczęła, co? Tomasz. Ale proszę Siebie bardzo, Magdo, Ty decydujesz, Ty rządzisz? Nie, no, ja nie rządzę polskim kościołem. Kto, Ignacy, rządzi polskim kościołem? Rzeczywiście z takim pytaniem siadałem do pracy nad tą książką cztery lata temu, kiedy sobie wymyśliłem, że spróbuję to zbadać, spróbuję to opisać, spróbuję to zrozumieć, ale rzeczywiście w trakcie tych prac i tych poszukiwań, rozmów, jeżdżenia po Polsce, siedzenia nad książkami, nad doniesieniami medialnymi w archiwach i tak dalej, doszedłem do wniosku, że odpowiedź na pytanie kto jest jakoś tam wtórna wobec pytania co. So. I właśnie ta przeszłość, strach i bezwład są tutaj bardziej fundamentalne, wydaje mi się, niż personalia. Chociaż oczywiście te tematy też mają swoje jakiś rodzaj personifikacji. No tak, tylko jak się uwini przeszłość, strach i bezwład, to się usprawiedliwi. Konkretne osoby i nie ma tych, którzy rzeczywiście robią w tym kościele, no to będzie eufemizm, bałagan od wielu, wielu lat. To, w jakim stanie jest dzisiaj kościół w Polsce, jeżeli już chcemy o tym rozmawiać personalnie, o czym ja zresztą dużo piszę w książce, to. nie unikam nazwisk i staram się nie poprzestawać właśnie na, wyłącznie na ogólnych diagnozach, w największym stopniu jest pokłosiem polityki personalnej. Czasu pontyfikatu Jana Pawła II, za którą w największym stopniu przez lata odpowiadały trzy osoby: czyli arcybiskup Józef Kowalczyk, dzisiaj kardynał Stanisław Dziwisz, wcześniej ksiądz, potem biskup, arcybiskup oraz ksiądz, a później biskup Tadeusz Rakoczy. Później, kiedy Tadeusz Rakoczy został przeniesiony do Polski, to już przede wszystkim Dziwisz i Kowalczyk, a gdzieś tam w tle, ale jako absolutnie kluczowa osoba tej całej historii figuruje nam arcybiskup Juliusz Pec, który w największym stopniu, zarówno przed 78, jak później jeszcze przez 4 lata, które spędził w Rzymie za Jana Pawła II, był tym księdzem, który wprowadzał kolejnych polskich duchownych w arkana funkcjonowania Stolicy Apostolskiej, bo w 78 roku był po prostu najważniejszym polskim duchownym. W Watykanie, kiedy kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem? To nie są nazwiska, które gwarantują wysoką jakość hmm. funkcjonowania czegokolwiek, moim zdaniem, no bo to są osoby, za którymi ciągnie już dzisiaj wiemy ciągnie się wiele ciemnych historii. Są niektóre z tych osób traktowane wciąż, moim zdaniem, jeszcze ulgowo, i nie wszystko zostało opowiedziane. Nuncjusz Apostolski, którego rola, mówię teraz o, o, o biskupie Kowalczyku, który no, też jego rola nie, nie, nie jest w pełni opisana. Jak rozumiem, Twoja książka jest też takim początkiem e, przypominania tej postaci i wskazywania na jej znaczenie. Ne, ale czy, czy to się wszystko działo, bo Jan Paweł II uważał, że, że, że ci ludzie są akurat najlepsi według niego, żeby kreować politykę kadrową w polskim kościele? Czy oni sobie po prostu zajęli takie, przy Janie Pawle II, takie pozycje, że to im pozwalało na tę politykę wpływać? Myślę, że to zależy od konkretnej osoby i od ok konkretnego okresu. No, ksiądz Stanisław Dziwisz był po prostu najbliższym współpracownikiem kardynała Karola Wojtyły jeszcze z czasów, kiedy był on Skupem w Krakowie. Więc tu na pewno istniała zarówno więź, jak i zaufanie, jak i przekonanie co do tego, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, którym, jestem głęboko przekonany, nie był. Jeżeli chodzi o Juliusza Peca, Józefa Kowalczyka, no to to są osoby, których kardynał Wojtyła zastał w Watykanie, kiedy został papieżem i ich silną stroną było to, że już właśnie rozumieli funkcjonowanie kurii rzymskiej, orientowali się w tych urzędach, w tych zawiłościach. W tym... No Juliusz Pec był bardzo wysoko tam. No to w momencie w 78 roku był najwyższy. Wyżej postawionym, nieformalnie, ale w praktyce najwyżej postawionym polskim duchownym. Formalnie najwyżej postawionym polskim duchownym był wtedy kardynał Władysław Rubin, ale to jest postać w zasadzie zapomniana i mało istotna tak naprawdę w tej opowieści. On nigdy nie pełnił tak naprawdę funkcji w Polsce, kształcił się w Bejrucie, w związku był na wygnaniu w Związku Radzieckim. No to jest trochę, trochę inna historia, ale tym rozgrywającym, jeżeli chodzi o polskich duchownych, zarówno przed 1978, był właśnie Juliusz Pec, który pracował w Sekretariacie Synodu. Był członkiem papieskiej antykamery, czyli najbliższego dworu. Najpierw Pawła VI, no potem przez chwilkę Jana Pawła I, no bo to jest ten 30-parodniowy pontyfikat i później przez cztery lata Jana Pawła II, kiedy w 1982 roku został no, zesłany do Łomży, z pełną świadomością tego, za co. Tak, to znaczy za, Afery homoseksualne. Tak, tak, tak do, do, dokładnie za to. No i to wykorzystywanie kleryków, wykorzystywanie za, zarówno, zarówno wykorzystywanie podwładnych, jak i po prostu związki homoseksualne. za, za obu polną zgodą, no bo i, takie, i w takie Juliusz Pec wchodził. No i rzeczywiście, no i później w Łomży to miało swoją kontynuację, potem go znowu przeniesiono z Łomży przez awans, a nie przez degradację na metropolię poznańską. No a później ta historia się skończyła na początku XXI wieku, więc Pec i Kowalczyk w tym sensie byli jakoś zastani. Oni wcześniej byli też członkami delegatury Stolicy Apostolskiej do kontaktów z rządem PRL, więc w 1978 roku, później, kiedy powstała Solidarność no cały skomplikował to z musu, musiał pracować z nimi Jan Paweł II. Nie, nie z musu, tylko z jakiejś takiej no bez bezwładu, z inercji, no że oni są już na miejscu coś tam rozumieją, to gdzieś tam ruchy? byli, no to niech robią. Mm -hmm. e to, jak rozumiem, na przykład zesłanie w 1982 roku Peca do Łomży, było jakąś decyzją motywowaną tym, że już dłużej w Rzymie być nie może. I oczywiście to jest fatalny sposób załatwiania patologicznych spraw, żeby zesłać kogoś i do, małego do, polskiego do małego polskiego miasteczka, no. gdzie będzie dalej wykorzystywał swoją władzę, dalej będzie wykorzystywał podwładnych, dalej będzie rządził despotycznie i będzie krzywdził ludzi. No to nie jest oczywiście żadne rozwiązanie. Z punktu widzenia Kurii Rzymskiej było to odsunięcie problemu trochę dalej od siebie chociaż, no jak wiemy, z siłą później do kurii rzymskiej wrócił. Więc nie powiedziałbym, że z musu i nie chciałbym tutaj zabrzmieć, jakbym usprawiedliwiał Jana Pawła II, no bo jako, jak każdy szef, a już na pewno jak każdy monarcha absolutny, wierzy on również odpowiedzialność za to, jakimi ludźmi się otacza, jakim ludziom okazuje zaufanie, jakim ludziom powierza rozmaite skomplikowane zadania i na przykład w związku z tym, no on już z całą pewnością odpowiada za to, że w 89 roku, znając już z bliskiej 11-letniej współpracy księdza Józefa Kowalczyka czyni go nuncjuszem apostolskim w Polsce. To jest taka scena, którą opisuje sam Józef Kowalczyk w swoich wspomnieniach, jak Jan Paweł II mu mówi, że chciałby, żeby został nuncjuszem apostolskim w Polsce, na co ksiądz Józef Kowalczyk odpowiada, ależ Ojcze Święty to są dla mnie Himalaje. No i obawiam się, że niestety Jan Paweł II uznał to za godną podziwu. Pokorę, a nie trzeźwą tak naprawdę ocenę, e, ocenę sytuacji. No ale już wcześniej, na samym w 1978 roku, wybrał księdza Józefa Kowalczyka do tego, żeby tworzył w sekretariacie stanu sekcję polską. E, co to, ale, 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 jak, na, jak w momencie, kiedy papieżem zostaje Polak, jest prestiżowym stanowiskiem i ważnym. Ale też później nuncjuszem był wieloletnim nuncjuszem. To nie jest tak, że. Sam e, Józef Kowalczyk mówi, że nie zna drugiego przypadku żadnego nuncjusza w żadnym kraju. Na jakoś się, jak rozumiem, zapoznał się już z historią, Działalności dyplomatycznej Watykanu, który tak długo byłby no, ambasadorem Watykanu w danym kraju, co więcej, we własnym kraju, bo to też jest ewenemenc. Tak? Znaczy, to jest standard w przypadku Włoch. Nocjuszem Apostolskim we Włoszech niemal wyłącznie są Włosi. Nie znam wyjątku, więc być może zawsze tak było, a już na pewno od bardzo wielu lat tak jest. Ale poza tym ja nie znam drugiego precedensu, poza Józefem Kowalczykiem, żeby. Hierarcha z danego kraju, będąc już apostolskim w tym kraju, No to jest po prostu patogenny mechanizm. No to dlaczego tak się wydarzyło? teoretycznie, czy... czy, czy, czy znaczy, czy, jak czy w ty uważasz? Naczy... Bo teoretycznie opowieść jest oczywiście taka, że to był bardzo specyficzny moment, 89. rok, zmiana polityczna, nawiązanie na nowo relacji między państwem, a, między państwem polskim a Watykanem, trudny, trudna sytuacja przełomu politycznego, no to może dobrze, żeby Kościół w tym momencie jego przedstawicielem w Watykanie z polskiego papieża był Polak, znający perfekcyjnie oczywiście język, no bo to jego Język ojczysty, znający tych ludzi, rozumiejący jakoś te, te, te realia, przez lata pracujący właśnie w delegaturze Watykanu do kontaktów z rządem PRL. No więc jakoś i jeszcze co więcej, z zadaniem przeprowadzenia reformy administracyjnej samego kościoła. Tak to znaczy stworzenia dużo większej liczby diecezji, podzielenia dotychczas istniejących przed 89 rokiem diecezji na mniejsze, w związku z tym trudnych negocjacji z biskupami, którzy muszą okroić swój stan władzy. Badzy, wpływu e, i posiadania, e, no i tak dalej. Tak? Znaczy, taka, jest, taka jest opowieść, teoretyczna. Ale ta opowieść, e, nawet jeżeli ona ma jakieś zręby logiki, to, to upada pod e, argumentem e, długości trwania tej, tej misji. To znaczy to Nawet, nawet dłużej, jeżeli tak uznać, no, do, do 2007, 2006 no, no, albo 2007 roku, no, było to kilkanaście lat. Tak, znaczy, tak, no do 2007 roku, bo dopiero Benedyk XVI zmienił Nuncjusza Kowalczyka na niepolskiego Nuncjusza. No czyli to było 18 lat. tak? E, więc mówimy o bardzo długiej misji, która już nie ma tego, tego uzasadnienia. Bo jeżeli już nawet przedłużać ją do maksimum, to tę misję powinno skończyć, powinno skończyć podpisanie konkordatu. Gdyby trzymać się tej mm -hmm. logiki. Tyle tylko, że dla samego Jana Pawła II. Jak również im bardziej słab Jan Paweł II, tym bardziej dla jego otoczenia, przede wszystkim e, księdza Stanisława Dziwisza, to był bardzo wygodny układ, w którym o wszystkich e, decyzjach personalnych w obrębie Kościoła w Polsce decydowali oni we dwóch. Tak? Decydował sobie Józek ze Stasiem, tak? Znaczy, no bo tak to, tak to w praktyce wyglądało. Po 1989 roku zdecydowana większość krajów. Tak zwanego bloku wschodniego. Wróciła do normalnej procedury mianowania biskupów. Bo kiedy byli w orbicie Związku Radzieckiego albo były te kraje po prostu częścią Związku Radzieckiego, no to nominacje szły przez tak zwaną krótką ścieżkę przez sekretariat stanu. I to jest taka ścieżka, która jest logiczna, zarezerwowana dla krajów właśnie niedemokratycznych albo ogarniętych wojną, kiedy decyzje trzeba podejmować krótko, szybko, w jak najmniejszą liczbę paroczu. Po 89 roku Czechy, Węgry, Litwa, Estonia i tak dalej, te wszystkie kraje wróciły do normalnych procedur. Były jakieś kandydatury, były spotkania kongregacji do spraw biskupów, ktoś je opiniował, ktoś patrzył na te do zebrane dokumenty. Tylko nie Polska. Polska wróciła do kongregacji do spraw biskupów ze śmiercią Jana Pawła II. Dopiero Benedykt XVI, czyli krócej zajęło Polsce wstąpienie do Unii Europejskiej, niż polskiemu, kości niż polskiemu kościołowi przywrócenie. Normalnych procedur już istniejących w Kościele. tak? Znaczy Kościół i tak nie jest demokratyczną instytucją, ale mówimy nie o, procedur, o jakiejś reformie tych procedur, tylko o, powro o powrocie do klasycznie stosowanych procedur we w większości sytuacji, sytuacji na świecie. Słuchaj, ja musiała wrócić do czasów przed tym, kiedy Kowalczyk został powołany na nuncjusza apostolskiego w Polsce, czyli do PRL-u. Bo ty w tej książce też próbujesz, a w zasadzie nie próbujesz, obalasz mit, a mianowicie taki mit, szanowni państwo, że to. Kościół zdecydowanie Kościół przyczynił się do, do tego, że w Polsce skończył się komunizm i że Kościół zawsze był przeciwko komunistycznej, perelowskiej władzy. No to jest taka opowieść, która jest w pewnym stopniu kontynuacją opowieści dotyczącej generalnie roli Kościoła w historii Polski, no bo jak nie wiem arcybiskup Głódź opowiada o Targowicy i o e, insurekcji kościuszkowskiej i w zasadzie bierze Kościuszkę na sztandary, To jest, jest jakąś Relacją historyczną, żeby z Kościuszki robić symbol przywiązania do katolickiego kształtu Polski w tamtych czasach, no ale, ale tak robi, no to na przykład zapomina wspomnieć, że wśród założycieli Targowicy byli również biskupi rzymsko-katolicy, z których niektórzy zostali powieszeni później przez, przez tęże insurrekcję Kościuszkowską. Tak więc, no więc to jest taka opowieść, która później w, w, przez, idzie przez zabory, później przez przez drugą RP, przez Drugą wojnę światową. No i w PRL-u ma ona swoją kontynuację, tak? no i ona się opiera na, takim, na takiej opowieści o to, że, że kościół zawsze był z narodem, a naród zawsze był przeciw komunie. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Oned audio. To była autopromocja.